Czy przypominacie sobie starego Zachariasza, któremu anioł przyniósł do świątyni dobrą wiadomość? Był to anioł Gabriel, mieszkający w niebie blisko Boga. Pewnego dnia Bóg wysłał go znowu na ziemię z dobrą wiadomością. Tym razem już nie do wielkiego miasta Jerozolimy, lecz do małego miasteczka przy samej granicy państwa. Miasteczko to nazywało się Nazaret. Tam właśnie do małego domku przyniósł anioł najwspanialszą z nowin, jakie kiedykolwiek zanosił na ziemię. W tym małym domku mieszkała dziewczyna, która miała na imię Maria. Właściwie powinna była mieszkać w pałacu, bo była księżniczką, pochodziła bowiem z rodziny dawnego króla Dawida. W Nazarecie jednak prawie nikt o tym nie wiedział. W sąsiedztwie Marii mieszkał pewien cieśla, Józef. On także był księciem i pochodził z rodziny Dawida. Jednak i o nim mało kto wiedział, bo był biedny, podobnie jak Maria. Musiał ciężko pracować, by zarobić na chleb. Józef i Maria bardzo się kochali. Niedługo miał się odbyć ich ślub, po którym oboje mieli zamieszkać razem, ale nie w pałacu, tylko w skromnym domku Józefa. Stał wprawdzie w tym kraju wspaniały pałac w Jerozolimie, lecz mieszkał w nim cudzoziemiec, zły król Herod, a cały kraj zajmowały cudzoziemskie wojska rzymskie. Żołnierze byli bardzo okrutni dla miejscowej ludności. Czasy nastały ciężkie i ludzie nie czuli się szczęśliwi. Kiedyś jednak nadejdą lepsze dni. Tak przecież obiecał Bóg. Pewnego dnia przyjdzie na świat dziecko, a kiedy dorośnie, zostanie królem, przyniesie ludziom wolność i szczęście. Gdzie narodzi się to dziecko i gdzie będzie się wychowywało? Kto zostanie jego matką? Czy nie będzie to najszczęśliwsza kobieta na świecie? Pewnego dnia Maria była w domu sama. Nagle usłyszała głos mówiący do niej: bądź pozdrowiona, Mario, ty jesteś najszczęśliwsza z kobiet na ziemi. Maria podniosła oczy. Przed nią stał anioł, ubrany w białą szatę, od której bił wspaniały blask. Spoglądał na Marię z dobrocią, a jednak ona poczuła lęk. Pomyślała sobie: co znaczą jego słowa? Ja, najszczęśliwszą z kobiet na świecie, czyżbym to właśnie ja miała nią być? Anioł przemówił do niej: nie bój się, Mario. Przybywam, aby ci zwiastować coś wspaniałego. Sam Bóg przysyła mnie do ciebie. Wkrótce będziesz miała syna, któremu dasz imię Jezus. Gdy dorośnie, zostanie królem jak Dawid, lecz panowanie twego syna trwać będzie na wieki. Gdy Maria usłyszała te słowa, przejęła ją ogromna radość. Teraz dopiero zrozumiała, że dzieckiem tym będzie Zbawiciel, który obdarzy ludzi szczęściem. Skoro ona ma zostać jego matką, to istotnie jest najszczęśliwsza ze wszystkich kobiet. Maria zapytała: a kto będzie ojcem dziecka? Przecież ja nie mam męża. Anioł odparł: sam Bóg będzie jego ojcem, dlatego nie będzie to zwykłe dziecko, lecz nazwane zostanie Synem Bożym. Maria, pochyliwszy głowę, pokornie przyjęła te słowa. Skoro sam Bóg chce zostać ojcem Zbawiciela, jakże ona mogłaby odmówić?
rzekła wreszcie. Poddaję się woli Boga. Niechaj się stanie, jak powiedziałeś. Wtedy anioł wrócił do nieba. Zadanie swoje wykonał. Przyniósł do małego domu najpiękniejszą ze wszystkich wieści, jakie kiedykolwiek przynosił na ziemię.